witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu, na Termach Maltańskich. To jest taki aquapark. I nagram wam dzisiaj odcinek o tym, jak tutaj jest. Jeżeli chcielibyście tutaj przyjechać, to będziecie wiedzieć, jak to wygląda. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i bardzo nam się podoba. Teraz akurat jesteśmy przebrani już w ciuchy, ponieważ idziemy na obiad, ale już od 10 tutaj jesteśmy, a jest 15, więc 5 godzin już tutaj się kąpiemy. Ale teraz właśnie idziemy na obiadek, a potem wam pokażę właśnie, jak ten aquapark wygląda w Poznaniu. Także zapraszam. W szatniach mamy ekrany dotykowe. Jeżeli dopiero weszliście, trzeba kliknąć nie mam szafki i przypisać szafkę do swojej bransoletki. Jeżeli macie już bransoletkę, to klikamy mam szafkę i odbijamy opaskę poniżej. I szafkę mamy otworzoną. Tak, przechodzimy przez łazienki, żeby dostać się do aquaparku z szatni. Piękne łazienki, duże, także mnóstwo ludzi może tutaj się wykąpać. No i wchodzimy tędy do aquaparku. Tylko tutaj trzeba przejść przez to. Chodźmy. O nie, dawaj. Przy wejściu są szafki, tutaj zostawiamy ręczniki i klapki. Jestem teraz na balkonie, żeby pokazać wam, jak wygląda ten aquapark z góry, ale wejście jest pode mną i zobaczcie, tam są schody po prawej, tam jest właśnie wejście do restauracji, my tam na razie idziemy na obiad, a potem pokażę wam cały aquapark i będziemy się bawić. Jeszcze coś ciekawego wam pokażę, tutaj są te termy, a jak wejdziecie tymi drzwiami, to dostaniecie się do basenu sportowego. Można tutaj wejść i na ten basen też można kupić bilet i tutaj sobie popływać, ale jest naprawdę ogromny, są trybuny, jest naprawdę piękny. Ale my tutaj dzisiaj nie jesteśmy, idziemy do aquaparku. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on... No to zaczynamy przygodę, tutaj jest pierwszy basen. Są leżaczki, Nadinka i Ania i Szymuś już się tutaj bawią. Są też takie różne zabawki, spianki, ale nie można ich przenosić przez tą czerwoną linię. W ogóle tutaj jest zapisane, że przed linią mogą pływać osoby, które nie umieją pływać, a za linią już trzeba umieć pływać. Także idziemy zobaczyć pod wulkan. Jestem pod wulkanem, tutaj najgłębiej jest 2 metry. Tam przy ścianie jest 2 metry, także dosyć głęboko. Są ratownicy. No i takie ledowe listwy u góry. Jak ten wulkan właśnie jest czynny, może teraz wam pokażę, bo nagrałem wcześniej, jak on po prostu pięknie świeci. Więc teraz zapraszam was na pokaz wulkanu. Nagram wam teraz wulkan, jak wybucha. Tam jest właśnie wulkan. Jak on zaczyna właśnie być aktywny, to fale się pojawiają w tym basenie. No i można po prostu na tych falach sobie popływać. Jak widzicie, cały wulkan się świeci, lawa z niego wypływa. I nie wiem, czy to widać, ale tam dym leci. Jak się przyjrzycie, to są właśnie takie dymiarki i to wszystko pięknie wygląda. No i właśnie jak jest czynny ten wulkan, to tworzy się fala. I właśnie to jest basen z dużą falą. No i trzeba po prostu uważać, żeby nas nie pokryło. Tutaj przechodzimy dalej przez takie piękne wejście. I wychodzę z tego basenu. I idziemy dalej. Także bardzo fajna atrakcja, jako pierwsza, tuż przy wejściu. Idziemy dalej. Zaraz za tym basenem jest taka zjeżdżalnia dla dzieci. Zjedziemy sobie. I zjeżdżamy. Całkiem spoko. Idziemy dalej. Na lewo od tej zjeżdżalni jest plac zabaw dla dzieci. To jest zjeżdżalnia o nazwie Dzika Rzeka. Chodźcie, zjedziemy. Jest dostępna tylko 2 razy na godzinę przez 10 minut i dzieci powyżej 160 cm mogą tutaj zjeżdżać. Jest fajna. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw... Chodzimy jeszcze wyżej. Tutaj jest zjeżdżalnia tylko z pontonem, także za chwilę pójdę po ponton, a ja zjadę sobie najpierw pomarańczową. Where
Pomarańczowa jest bardzo fajna. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą tutaj już zjeżdżać. Ale Ania ma 7 i też zjeżdżała, jest fajnie. Dosyć długa, jedzie się i jedzie. Tutaj jest sala na pontony, ja sobie jeden wezmę i zjedziemy teraz tą zjeżdżalnią z pontonami. Można też wziąć ponton na dwie osoby. I wchodzimy z tym pontonem na samą górę, aż pod sufit. I jestem na górze, pokażę wam tylko jak wygląda ta dzika rzeka z góry. To jest właśnie ten fioletowy zjazd tam w oddali, zobaczcie. Tutaj jest coś nieczynne, pewnie jak jest lato to otwierają. Na razie mamy zimę, jest luty, więc połowa tych zjeżdżalni, albo nawet wszystkie te na zewnątrz są zamknięte. Czekamy na zielone światło. Jest zielone, jedziemy. Dobra. Tu jest pięknie, tutaj wam polecam przyjść na pewno, na ten ponton. That's my choice, what I need to be free. Okay, jesteś. When I know that it's not about you, just me. Teraz pójdę na zjeżdżalnię zieloną, ona jest kolorowa. Zielona jest tutaj, wchodzimy. Mamy zielone. Możemy jechać. Teraz zobaczcie, ta zjeżdżalnia jest piękna. Świecą się na kolorowo różne lampy. Choć trochę krótka jak dla mnie. Ale bardzo fajna. I została ostatnia żółta. Ona jest powyżej 14 roku życia. Trochę niebezpieczna. Jak widzicie, jest tam twój czas i rekord dnia, także tam się spływa na czas. Tutaj jest bramka, jak widzicie, pokażę wam. Samodzielny zjazd dzieci powyżej 14 roku życia. Także tutaj Nadia i Ania nie mogły iść, ale ja sobie zjechałem i teraz wam pokażę. Zapaliło się zielone, wchodzimy. I jedziemy. I pół sekundy. Czyli długo jechałem, bo nie wziąłem takiego rozbiegu, że tak powiem. Idziemy teraz naprzeciwko tej plaży. Też są takie baseniki fajne z bąbelkami. Tutaj różne właśnie rzeczki płyną. Tutaj można się dookoła przepłynąć. A ja wyjdę sobie na dwór. Wejdziemy tutaj. Pokażę wam, jak to wygląda. Można się położyć, zrelaksować. No pewnie za chwilę bąbelki puszczą, także jest tych stanowisk bardzo dużo. A my idziemy teraz na dwór. Wychodzimy, jest napisane strefa dla umiejących pływać. Czyli tutaj jest chyba głęboko, zobaczcie jak zimno, ja nie mogę. Para leci. Zimno w głowę. Przydałaby się czapka, dzisiaj wieje bardzo. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurt. O, włączyli falę. Teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. That I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how we love should feel. Knowing that it's not just. Powiem wam tylko, że leżaki są za darmo. W Hiszpanii takie leżaczki trzeba wynająć. Tutaj jest na szczęście za darmo, to jest nasz. I to jest fajne. Pokażę wam, jak wygląda ten basen na zewnątrz. Tam przed chwilą byłem. Całkiem fajna rzecz, tylko trochę dzisiaj zimno właśnie i w głowę wieje. Więc lepiej tam długo dzisiaj nie być. A przed nami jezioro maltańskie i jakiś stok narciarski.
Tych leżaczków naprawdę jest tutaj dużo. Powiem wam, że nawet ratownika pytaliśmy, czy możemy tutaj dzieci sobie nakarmić. Na śniadanie chcieliśmy sobie przyjść tutaj. Także ratownik nam powiedział, że możemy sobie przynieść tutaj jedzenie, kanapki i zjedliśmy właśnie bez problemu. Możecie sobie zjeść, nakarmić dzieci. A na obiad oczywiście poszliśmy do restauracji i też było fajnie. Tutaj jest drugie wyjście na dwór. Pokażę wam ten drugi basen na dworze. Coś takiego. Całkiem fajnie. Tutaj jakiś prysznic do obmycia się. No i huśtawki. Dzieci się mogą pochuśtać. Zobaczmy, czy działają. Działają, jest bardzo fajnie. Ale idziemy dalej. Powiem wam, że tu jest takie sekretne przejście. Nikt tędy nie uczęszcza, ale ja raz tutaj sobie przeszedłem. No i po prostu się obchodzi tą dziką rzekę tutaj. I tutaj wychodzimy jeszcze w takim baseniku. Ja tutaj wyleciałem z tej dzikiej rzeki do tego basenu. Ale jak ona jest nieczynna, to tutaj też dzieci sobie pływają, zauważyłem. Bo głębokość tego basenu to 1 metr. Teraz idziemy do źródeł geotermalnych, tutaj się wchodzi. Basen geotermalny, zalecany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Trochę za głęboki dla Ani, więc idziemy dalej. Teraz idziemy do takich trzech basenów, takie są kaskady fajne. No i tutaj możemy sobie pływać, bo tutaj jest tylko 1,35 m, nie, przepraszam, 1,85 m, także tutaj dzieci bez problemu mogą sobie pływać. Jest pięknie, tutaj taka lawa fajna spada. No jest fajnie. Pierwszy basen. Drugi, jak widzicie, bąbelki pięknie tutaj sobie bulgoczą. No jest nastrojowo, kolorowo. Ania powiedziała, że zrobi wam 4 fikołki. Dobra, to daję ci kamerę. Pod wodą, 4 fikołki. Ile zrobiłaś? 3 jeszcze 1. Pięknie, ale przedtem zrobiła 4 na jednym wdechu. Jeszcze raz. Teraz nagram Anię jeszcze raz z góry. Dawaj, 4 fikołki na jednym wdechu. A, nie miała okularów. Zapomniałaś, Ania. Jeszcze raz. Nie miała wdechu. No. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Dobra, zostawiamy rodzinkę, bo włączyli fale, a Ania lubi bardzo fale, więc idziemy. Jedziemy sobie ze zjeżdżalni. Jedź, Ania! Zatrzymałem się. Jeszcze raz. Słuchajcie, wulkan eksploduje, ale fale wyłączyli, także przykro nam, musimy wracać. Podejdziemy bliżej, pod wulkan. I zobaczcie, tam jest taka fajna mgiełka i dym leci. Dziewczyny chcą wyjść na dwór, także idziemy jeszcze ze mną na dwór. Tu jest bardzo głęboko, dlatego trzymają się mnie za szyję. Wychodzimy. Ania sama. Tu jest za głęboko na nią, ale ona potrafi, podobno. Łapać? Jak rękę do góry dajesz, to łapać? Tak, dobra. Jesteśmy na dworze, to jest 0 stopni, albo trochę na plusie. Ania, dobra, stresujesz mnie. No mnie też. No. Tutaj jest jakaś poręcz. Ania, tutaj jest poręcz. Dobra, no wiem. Płyniemy z Nadią. Jesteśmy leniwcami. Ej, teraz Ani trzeba pilnować, ona potrafi normalnie się utopić. No, potrafi. Jest piękny zachód słońca. Zawrotka. Ojej, ona się topi. Ania, nie stresuj mnie. No Ania się chce utopić, ale tutaj jest rynienka, dobra, tutaj można się chwytać. Dobra, chwytajcie się tego. Jesteśmy na dworze, jest 0 stopni. Jest pięknie, zachód słońca. Dobra, idziemy, bo zimno w głowy, nie? Ania, tu jest za głęboko na nią, a ona tak wypływa i wraca. Daleko. Dobra, idę odłożyć kamerkę i zaraz wracam do dzieci.
Jesteśmy już z powrotem w domu. Słuchajcie, zrobię takie małe podsumowanie, bo bardzo nam się podobało na tych termach, ale jest kilka rzeczy, o których nie udało mi się powiedzieć tam na basenie, a tutaj sobie spisałem. Więc tak, w tej restauracji, co byliśmy, to nie trzeba mieć ze sobą portfela, karty czy telefonu nawet, bo można płacić za obiad opaską, którą mamy właśnie na dłoni, więc za obiad zapłacicie opaską, a potem już kartą przy wyjściu przy kasie, więc to jest fajna rzecz. Tam była ta restauracja, gdzie jedliśmy i pod restauracją są też sauny i spa i tam też trzeba płacić właśnie tą opaską, więc my tam nie wchodziliśmy, bo nie chcieliśmy się rozdzielać. Dzieci do sauny za bardzo nie lubią chodzić, tam chyba było jeszcze jakieś spa, więc tam nie szliśmy, ale jakbyście chcieli, to tam też można skorzystać. I jeszcze wracając do obiadu, to jakie ceny w restauracji? 36 zł za ten obiad, który widzicie u mnie i tak samo 36 zł za ten obiad, co Kasia jadła. Dzieci troszeczkę mniej, bo tam miały tylko frytki i troszeczkę jakiegoś tam mięska. Chyba Nadia, Ania sobie wzięła tylko jakieś mięso, więc tam chyba 20 zł za osobę wyszło, ale ogólnie za całą rodzinę zapłaciliśmy w tej restauracji 170 zł. No a jeżeli chodzi o kompocik, to kompocik kosztuje 5 zł. Co tam jeszcze? Ile kosztuje bilet do aquaparku? My za całą rodzinę zapłaciliśmy 201 zł. Mieliśmy do wyboru albo iść na cały dzień za 201 zł, albo na 3 godziny za 150 zł. Więc dopłacając tylko 50 zł, mogliśmy być tam cały dzień, nie stresować się, że musimy gdzieś tam szybko już wychodzić. Więc postanowiliśmy wejść na cały dzień. Basen, czy tam ten cały aquapark jest czynny do 23:00, więc chcieliśmy być tak długo, chcieliśmy się zrelaksować, ale powiem wam, że nie dało się wytrzymać tak dużej ilości godzin. Weszliśmy tam o 10:00, po 3 godzinach już byliśmy zmęczeni, trochę tam już sobie poleżeliśmy na leżakach, potem poszliśmy na ten obiad i znowu jeszcze weszliśmy na basen, pozjeżdżać sobie na zjeżdżalniach, popływać i byliśmy do 18:00. Także 5 godzin jeszcze nam zostało do 23:00, ale nie dało się wytrzymać, jest tak duszno, te opary od tego chloru po prostu już sprawiły, że nas bardzo rozbolały głowy, znaczy mnie i Kasię. Dzieci tam chyba tego nie odczuły, jeszcze chciały zostać dłużej, ale my już nie mogliśmy wytrzymać, bo naprawdę jest bardzo chlorowana woda. Nawet są takie ogromne tabliczki, chyba, no ja jedną widziałem, ale gdzieś tam pewnie jeszcze są. Jest tam napisane, że chlor niszczy koronawirusa, więc nie wiem, czy nie jest jakaś zwiększona dawka tego chloru. Mnie po prostu już o 18:00 bolała bardzo głowa i Kasię również, już musieliśmy wracać, bo nie dało się wytrzymać do 23:00. Więc to wam chciałem powiedzieć. I co jeszcze? No, to chyba wszystko, tak sobie spisałem. Aha, jeszcze koszty, całe koszty tego basenu, bo powiem wam, że pojechaliśmy tam, żeby dzieciom wynagrodzić za to, że zdały egzaminy w szkole, więc to był taki prezent dla nich. I cały koszt naszej wycieczki wyniósł, tutaj mam na kalkulatorze, 520 zł. I w tym było tak, no paliwo, czyli dojazd do basenu, my mamy tam około 90 km w jedną stronę, czyli 180 w tą i z powrotem, nasze auto pali 12,5 na 100, więc wyszło za paliwo 150 zł równe, ten obiad 170, no i wejście 201, więc wyszło ostatecznie tam coś w przybliżeniu 520 zł. Więc jak to podzielimy na 5-osobową rodzinę, to wychodzi po 104 zł na osobę. Ale myślę, że fajnie, warto wydać te pieniądze, bardzo fajna wycieczka, także jak najbardziej polecamy Termy Maltańskie w Poznaniu i co, tylko polecić i może jeszcze tam kiedyś pojedziemy, bo bardzo nam się spodobało. Także trzymajcie się, dziękuję wam za ten odcinek, do następnego, pa pa.